W jednej z krakowskich wiosek stoi mały, zapomniany domek. Całkowicie zarośnięty krzakami, czeka na lepsze czasy. Dziś wejdziemy do jego wnętrza i sprawdzimy, co pozostało po byłych właścicielach. Takie miejsca pokazują nam, jak technologia XXI wieku zmieniła się niepostrzeżenie na naszych oczach. Jednak czy wniosła ona wiele dobrego, czy też całkowicie zdeprawowała ówczesną młodzież? Stare, funkcjonalne piece powoli zanikają z naszych domów, a niegdyś można było ogrzać nim dom, ugotować obiad, a nawet upiec chleb. W kuchni widzimy typowy polski kredens, którego można było spotkać w większości domach. I mimo jego wieku nadal jest sprawny i wygląda naprawdę dobrze. Na blacie zauważyłem również stare polskie aluminiowe monety z czasów PRL-u. Jak w większości polskich domów, kilka świętych obrazków, które wiszą na ścianie. Jestem przekonany, że dom ma swoją historię zapisaną w murach. Być może kiedyś żyło się skromniej, ale jestem przekonany, że ludzie w tych czasach byli szczęśliwi. Zapraszam Was na podróż po starym opuszczonym domku.
widzimy, że dom posiada jeszcze strych. Na pewno zajrzę tam. Tylko trzeba będzie uważać. Deski są już przegnite. Thank you.